Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget, tym razem ciekawostka dotycząca Świętego Graala, ponieważ wiele osób pytało, jak go zdobyć, dlaczego go jeszcze nie mają. Ten Święty Graal się często przewija w komentarzach, więc postanowiłem, że po prostu nagram taki krótki odcinek. Więc tak, aby zdobyć Świętego Graala, musimy mieć przynajmniej 85 poziom i przynajmniej 1000 itemków w klaserze. Dużo osób zapomina o tych itemkach i mając już ten 85 poziom i wyżej, narzekają, że im ten Graal nie dropi. A właśnie tak jak mówię, zapominają, że należy tu mieć jeszcze 1000 itemków. Jak widzicie, ja tutaj mam rzeczy 1955, no i właśnie tego musicie mieć 1000, jeżeli ktoś by nie wiedział dokładnie, o co chodzi. I teraz tak, jeżeli aby w ogóle zdobyć Świętego Graala, musimy go wykopać z kopalni, jeśli już spełnimy właśnie te dwa warunki, o których powiedziałem wcześniej. Kopalnia nie ma żadnego wymaganego poziomu, więc może być nawet i na pierwszym poziomie i tak ten Graal wyleci. Gdy go wykopiemy, no to jest tak naprawdę tak jak klucz do jakiegoś lochu ze strefy mroku i tak dalej, albo się nam pojawi tutaj, znaczy klucze się pojawiają albo tutaj w ekwipunku, lub po prostu gdy wejdziemy w lochy w strefie mroku, to automatycznie się ten loch otwiera i klucz znika. Natomiast z tego co pamiętam, Graala musimy po prostu użyć, przeciągnąć na siebie tak jak kawałek lustra i tak dalej. Więc po prostu gdy on nam wydropi się z tej kopalni, to przeciągamy go na własną postać i wtedy jest on użyty. Dodatkowo nam wskakuje osiągnięcie Lancelot, czyli znajdź Święty Graal. I w zasadzie to by było na tyle. Teraz co nam daje Święty Graal? Święty Graal pomaga nam szukać itemków do klasera. Jest to bardzo pomocne, zaraz wam tutaj pokażę, jak to wygląda. Ja sobie tutaj specjalnie znalazłem Sellinę. Jest to zwiadowca, który jak widzicie ma tutaj taki pas i on tak pulsuje, powiększa się, pomniejsza i właśnie taki efekt daje nam Święty Graal. Jeżeli go mamy, to itemki, czy to epickie, czy to zwykłe, których nie mamy w naszym klaserze, zaczynają nam właśnie w ten sposób pulsować, dzięki czemu możemy o wiele łatwiej je znaleźć. No i ja tutaj sobie tą Sellinę zaatakuję, nie wiem czy wygram od razu, a wygrałem, ok. I jak widzicie, mamy tutaj plus jedyneczkę, czyli ten pas właśnie nam do klaserka wpadł. Oprócz tego przestał pulsować, więc jakby no po prostu już jest w klaserze, dlatego też nie pulsuje. Tak samo itemki pulsują w zbrojowni, w gabinecie magii. Jeżeli nam się pojawi tutaj na przykład jakiś naszyjnik, którego jeszcze nie mamy w klaserze, to on pulsuje. Możemy dzięki temu go sobie kupić, założyć na siebie, zdjąć i sprzedać po prostu, ale zaliczy nam go do klasera i już będziemy mieli tych itemków więcej. I tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o Graal. Taki krótki filmik, ale mam nadzieję, że dla wielu osób przydatny. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie kciuka w górę, komentarz, możecie wbijać na Discorda dla widzów, możecie zostawić subskrypcję i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.